odcinku, mniej turystycznie, a bardziej naukowo, doświadczycie aury, jaką roztacza wokół siebie podwój wielki. Największy skorupiak, jakiego widział Bałtyk, prowadzi bardzo intensywne życie w głębinach. Wykonuje przy tym szereg pożytecznych prac, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego. Podwój wielki występuje w chłodnych morzach, przede wszystkim w rejonie arktycznym. Jako rejt epoki lodowcowej znalazł się w Bałtyku. Czym dokładnie zajmuje się podwój, dowiecie się w dalszej części filmu, a teraz skupimy się na tym, jak go rozpoznać pośród kilkuset gatunków skorupiaków, które zamieszkują Morze Bałtyckie. Podwój wielki dorasta do 8 cm długości, należy do skorupiaków równonogów i jak każdy równonóg ma ciało złożone z niewielkiej głowy, wyraźnie zaznaczonego tułowia i odwłoka. Na głowie osadzone są małe czarne oczy i anteny. Czułki pierwszej pary są szczątkowe, a te drugie okazałe i zakończone ruchliwymi biczykami. Na tułów podwoja przypada 7 segmentów z 7 parami odnóży. Pierwsza para odnóży tułowiowych przekształcona jest w szczękonóża, które służą do chwytania pokarmu, reszta pełni funkcję lokomotoryczną. Zwierzęta, poruszając okrywą i odnóżami, powodują stały przepływ wody, dzięki czemu tleniona woda dostaje się do organizmu. Podwój ma charakterystyczną barwę, jego kolor można określić jako jasnobrązowy z domieszką złotego. Kształtem ciała podwój wielki przypomina wesz ludzką, stąd wzięła się jego druga nazwa, wesz morska. I w zasadzie na tym kończy się podobieństwo obu tych gatunków. Morski skorupiak przedkłada jedzenie zimnej padliny na spijanie ciepłej krwi człowieka, a rozmiarem bije więcej niż o włos owada pasożyta. Choć podwój wielki może występować masowo, to nie powoduje w morzu wszawicy. Biolodzy i ekolodzy sprawdzili, co lubi, a czego nie lubi podwój wielki. Preferuje dno piaszczysto-muliste, znaczną część życia spędza zagrzebany w osadzie dennym. Chociaż potrafi doskonale pływać, robi to rzadko. Zaniepokojony zaczyna energicznie ruszać swoimi odnóżami odwłokowymi, odbija się od dna i pływa przez moment w pozycji odwróconej, brzuchem do góry. Może zasiedlać zbiorniki o zasoleniu od 0 do 33 PSU. Z powodzeniem odnajdziemy go wśród fauny dennej środkowego Bałtyku do wyspy Bornholm, w zatokach Botnickiej, Fińskiej i Ryskiej, w wielu jeziorach i morzach arktycznej i umiarkowanej strefy półkuli północnej, w Morzu Białym, w estuariach rzeki Dźwiny, w przybrzeżnych wodach północnej Syberii po cieśninę Beringa, na wybrzeżu Ameryki Północnej od Alaski na zachód po środkową Kalifornię. Ze względu na swoje pochodzenie, Ocean Arktyczny preferuje wody zimne. Masowo pojawia się w tych rejonach, gdzie temperatura wody spada poniżej 6 stopni Celsjusza. Podwój wielki jest bardzo odporny na niedobory tlenowe. Z reguły zamieszkuje głębsze partie mórz, ale gdy warunki środowiskowe zaczynają się pogarszać, wtedy osobniki przenoszą się do wód płytkich, gdzie znajdują lepsze warunki do życia. W skrajnie niekorzystnych warunkach zwierzęta wydostają się z osadów i wyginają, aby ułatwić przepływ wody przez ciało. Podnoszą koniec odwłoka, żeby szybciej poruszać odnóżami. Dzięki temu serce zaczyna bić szybciej, a przyswajalność tlenu wzrasta. Podwój wielki jest wszystkożerny. Potrafi odżywiać się martwymi cząstkami mięczaków, ryb, skorupiaków, które znajduje w osadach dennych. W poszukiwaniu pokarmu pomaga mu bardzo czuły węch. Czasami podwój zjada podwoja, czyli u tego gatunku występuje również kanibalizm. Podwój wielki jest gatunkiem rozdzielnopłciowym, najintensywnie rozmnaża się latem. Zwierzęta rosną w wyniku dwufazowego procesu linienia. Najpierw zrzucana jest tylna część, a następnie przednia część ciała. Podwój stanowi bardzo ważne ogniwo w sieci troficznej. Z jednej strony przyczynia się do oczyszczania zbiorników poprzez to, że zjada martwe szczątki zwierząt. Z drugiej strony jest istotnym pokarmem dla ryb, dorsza czy płastuk. Mam nadzieję, że kolor aury podwoja wielkiego rozbudził Waszą ciekawość i chęć poznawania Morza Bałtyckiego.